Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na prezentacji Suzuki Baleno najnowszej generacji. Ja nazywam się Jarosław Maznas. Zanim jednak zaczniemy odkrywać tajemnicę najnowszego Suzuki Baleno przed Państwem, poproszę Panią Paulinę Śliwicką. Paulina Śliwicka, witam bardzo serdecznie. Chciałabym Państwa powitać oficjalnie w imieniu zarządu spółki Goodmark Auto, a przede wszystkim obsługi samego Suzuki na naszym spotkaniu pokazie przedpremierowym nowego modelu Suzuki Baleno. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie z racji tego, że widzimy ogromny potencjał, jeżeli chodzi o zainteresowanie kierowców z całej Polski, w szczególności naszego polskiego rynku, tym nowym modelem. Aktor, reżyser, mim człowiek, który występował na wielu międzynarodowych scenach, twórca warszawskiego centrum pantomimy, Bartłomiej Ostawczuk, a wraz z nim wystąpi zespół taneczny, który również zdobył wiele nagród, zespół Jump. Czymś takim jak model Suzuki Baleno, z tym, że tamto Suzuki Baleno było oferowane w Polsce w latach 1995-2001. Państwo zapewne słyszeliście już o napędach hybrydowych, które dość powszechnie stosowane są przez konkurencyjną japońską markę, ale to, co zostało zastosowane przez Suzuki, można porównać bardziej do systemu KERS, który jest stosowany w bolidach Formuły 1. Otóż ten silnik pełni rolę, którą można scharakteryzować bardzo krótko. On pomaga w pracy jednostce benzynowej znajdującej się w tym samochodzie. I to oczywiście przekłada się na mały promień skrętu 4,9 metra, czyli coś, co znakomicie sprawdza się na przykład podczas zawracania na wąskich ulicach, chociażby na płockiej Starówce. System radarowy. Państwo później, jak będziecie oglądali to auto, to zauważycie, że to logo Suzuki jest bardzo płaskie. Otóż dzięki temu, że tutaj znajduje się ten radar jakby cały czas monitoruje sytuację znajdującą się przed samochodem. Tempomat adaptacyjny działa w następujący sposób. Tu oczywiście też jest wykorzystany fakt, że zamontowany jest radar. Otóż w momencie, kiedy wjeżdżamy na przykład na autostradę, ustawiamy sobie prędkość 140 km na godzinę, czyli prędkość, z jaką chcemy poruszać się zgodnie z przepisami po naszych autostradach. W momencie, gdy zaczynamy zbliżać się do jadącej wolniej ciężarówki poruszającej się tym samym pasem, samochód powoli zacznie zwalniać i dostosuje swoją prędkość do prędkości, z jaką porusza się ciężarówka.
bagażnik o pojemności aż 355 litrów. Dla porównania, niemiecki konkurent tego samochodu z segmentu B ma bagażnik, którego pojemność jest mniejsza o 70 litrów. Teraz chciałbym zaprosić Państwa do takiej wspólnej zabawy polegającej na tym, że ja Państwu zadam pytania dotyczące tego, o czym przed chwilą była mowa. Pana gratulacje. Brawa! Wasza brawa. Brawa. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, teraz chciałbym zaprosić na krótki film, na którym zostaną zaprezentowane te najważniejsze cechy najnowszego Suzuki Baleno. Jeden z niemieckich periodyków motoryzacyjnych w taki oto sposób zrecenzował ten samochód. Zgrabne na dworze, dużo miejsca dla pasażerów i na bagaż. Baleno ma duże szanse na sukces, jest tylko jeden warunek. Do tych wszystkich zalet musi dołączyć konkurencyjna cena. Proszę Państwa, czy to jest konkurencyjna cena dla tego samochodu? 41 900 zł. To jest oczywiście specjalna cena. Ona wynika z faktu, że Państwo dziś po raz pierwszy możecie oglądać ten samochód, ale to nie wszystkie atrakcje, które zostały przygotowane na dzisiejszy wieczór. Otóż przygotowano również specjalne warunki finansowania dla tego samochodu, specjalne warunki ubezpieczenia. Te osoby wiedzą wszystko na temat cen związanych z nowym Suzuki Baleno. Te osoby wiedzą wszystko, jeżeli chodzi w ogóle o ten samochód. Niektórzy twierdzą, że wiedzą nawet więcej niż konstruktorzy tego auta. Ja serdecznie dziękuję. Oczywiście zapraszam do samochodu. Proszę.